Pasażerowie muszą mieć łatwy dostęp do informacji o rozkładzie jazdy pociągów. Dziewczynka na rysunku chce jak najszybciej dojechać do Warszawy. Polu, czy potrafisz podpowiedzieć jej, z której tablicy powinna skorzystać, aby bezpiecznie dotrzeć na właściwy peron? Osobiście wybrałabym tablicę od jazdy. Następnie odszukałabym nazwę miasta, do którego chcę dojechać. Mam, jest. Warszawa. Jest. Nawet dwa razy. I co teraz? To nie problem, bo przecież dziewczynka chce dojechać do stolicy jak najszybciej, więc na pewno ma już kupiony bilet na wcześniejszy pociąg. Teraz musi sprawdzić, z którego peronu odjeżdża jej pociąg. Jak widać, jest to peron pierwszy. I co dalej? Dalej dziewczynka musi trafić na peron pierwszy, który tak doskonale wskazała jej Pola. To nie jest trudne, ponieważ wystarczy, że będzie się kierowała zgodnie z odpowiednimi oznaczeniami rozmieszczonymi na dworcu. Tablice informujące o odjazdach i przyjazdach pociągów znajdują się w miejscach najbardziej uczęszczanych przez podróżnych, tak aby każdy mógł je z łatwością dostrzec. Można na nich sprawdzić godzinę odjazdu lub przyjazdu pociągu, stacje pośrednie, na których pociąg się zatrzymuje i oczywiście numer peronu, z którego odjeżdża. Dodatkowo na tablicach informacyjnych znajdziemy numer pociągu i nazwę przewoźnika, a także ważne aktualne komunikaty, takie jak ewentualne opóźnienie lub zmiana trasy. Pamiętajcie, aby zawsze uważnie zapoznać się z informacjami umieszczanymi na tablicach oraz słuchać komunikatów nadawanych przez megafon. Tymczasem ruszajmy dalej! Teraz, Krzysiu, twoja kolej!